OSS, okiem służb specjalnych. Zaprasza Piotr Herman, czyli ja. A to jest podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaś ja znam się na nich, gdyż sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie szkolę profesjonalistów wywiadu i bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. Serdecznie zapraszam. Szpiegul.pl. Cześć! Wspomnienia bojowca. Po nieco dłuższej przerwie serdecznie witam Cię w najnowszym odcinku podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych. Muszę Ci się przyznać, że ostatnio byłem bardzo zarobiony, między innymi ukończyłem tworzenie przeogromnego kursu online podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. I już całkiem niedługo zostanie on wypuszczony spod palców testerów i udostępniony publicznie. Jeśli chcesz śledzić to wydarzenie, to śledź bloga szpiegul.pl lub po prostu zapisz się na newsletter. A ja ostatnimi czasy całkiem niespodziewanie natrafiłem w domenie publicznej na wspomnienia Kazimierza Pielata opublikowane pod tytułem Z pamiętnika bojowca w roku 1938. W dzisiejszym odcinku typu Archeo zapoznam Cię z co ciekawszymi fragmentami dotyczącymi organizacji bojowej. Przypominam, iż w odcinku 28 OSS zatytułowanym Ślad bojowca czytałem fragmenty wspomnień innego bojowca, Stanisława Hempela. Warto porównać wspomnienia ich obu. Jeśli zaś opowieść zacznie Cię wciągać, na co bardzo liczę, to na blogu szpiegul.pl znajdziesz post z tym odcinkiem podcastu, gdzie zamieściłem skrót do pliku PDF czytanej przeze mnie książki. I wystarczy kliknąć, pobrać i przeczytać całość, i to jest całkowicie legalne. To jest niewielka broszurka, bo ma jakieś 60 stron. Nie będę robił żadnego wprowadzenia do tego, czym organizacja bojowa była, bo tematowi temu poświęciłem już kilka odcinków podcastu i po prostu zapraszam Cię do ich odsłuchania. Zapewniam Cię, że tematyka dzisiejszego odcinka, jak zwykle, jest arcyciekawa. Zaczynamy! Fotograf. Niestety, ale na Feliksa Gadzalińskiego, skromnego właściciela zakładu fotograficznego w Płocku, zorganizowano dwa zamachy. W wyniku pierwszego, który miał miejsce 25 marca 1908 roku, został ciężko ranny. W ten sposób trafił do szpitala, gdzie spędził 4 dni. Może Ci się wydawać, że to dość dziwne, ciężko ranny i tylko 4 dni w szpitalu? Otóż 4 dnia pobytu zginął w drugim zamachu, w tym szpitalu, podobnie jak i jego żona. Organizacja bojowa nie pozostawiła nic przypadkowi, a to dlatego, że Feliks Gadzaliński nie zajmował się tylko fotografią. Był bowiem także działaczem PPS, a konkretnie to członkiem Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS Frakcji Rewolucyjnej w Płocku. A z racji sprawowania tej funkcji posiadał rozległą wiedzę o strukturach płockich bojówek oraz o planowanych akcjach, a nie brał w nich udziału. I ten jeden fakt spowodował, że w wyniku szybkiej akcji carskiej żandarmerii, a więc i ochranki lub jeśli wolisz ochrany, biedny Feliks Gadzaliński został pomówiony, między innymi przez bohatera dzisiejszego odcinka Kazimierza Pielata, o zdradę. Uznano go za kreta i wydano wyrok, który wykonano. Wykonawcą wyroku w szpitalu był 18-letni Witold Habelman, robotnik fabryczny. Zadanie to otrzymał od Kazimierza Pielata, który 4 dni wcześniej strzelił do Gadzalińskiego. W ten sposób zginęły dwie niewinne osoby, fotograf i jego żona. Habelman zaś został wkrótce aresztowany pod zarzutem podwójnego zabójstwa i rozstrzelany przez pluton egzekucyjny na stokach warszawskiej Cytadeli. Okazało się, że oskarżenie Gadzalińskiego o zdradę było tragiczną pomyłką, a prawdziwego zdrajcy w szeregach płockich bojówek PPS nigdy nie ujawniono.
Przechodzimy teraz do wspomnień. Urodziłem się 1888 roku w Płocku. Mając 15 lat, dostałem się do fabryki maszyn, a jako uczeń musiałem pracować jakiś czas darmo. Byłem małego wzrostu, mając lat 16, wyglądałem na 11. Nadeszła wojna japońsko-rosyjska, podczas której robotnicy i w ogóle patrioci wyrażali się z sympatią o Japończykach, życząc im zwycięstwa. Potem przyszła wiadomość o demonstracji w Warszawie na Placu Grzybowskim. Pierwsza manifestacja odbyła się w Płocku 1 maja 1905 roku, zorganizowała ją wtedy PPS. Mężczyźni poubierani świątecznie mieli czerwone krawaty, a niektórzy w nich szpilki z orzełkiem polskim. Z rozkazu gubernatora dragoni i policja rozpędzili demonstrantów. Od tego czasu przy lada okazji wybuchały strajki i organizowano manifestacje, które policja i wojsko rozbijały. Nie podobało mi się to bardzo, że my Polacy bici jesteśmy i zawsze musimy uciekać przed Moskalami. Na własną rękę zorganizowałem kilku rówieśników ze sfer robotniczych. Miał to być oddziałek bojowy, uzbrojony i wyćwiczony dla stawienia oporu zbrojnego. W tym celu wypracowałem sam regulamin, posługując się podręcznikami z wojska rosyjskiego. Mieliśmy kupić kilka sztuk rewolwerów, a resztę odebrać policjantom. I trwało to tak, dopóki nie dotarł do nas prawdziwy człowiek organizacji PPS, Władysław Iwanicki. Z mojej grupy zostało utworzone Koło Robotniczej Młodzieży. Koło zbierało się konspiracyjnie, przychodził wykładowca student i wykładał ekonomię polityczną i program partii. W maju dostałem zawiadomienie o zebraniu, ale adres był już inny. Gdy przyszedłem w oznaczonej porze, zastałem nie tak jak zwykle wszystkich towarzyszy z kółka, lecz tylko niektórych. W kilka minut wszedł do pokoju pierwszy raz przeze mnie widziany mężczyzna lat około 35, wysoki, o wysokim czole z ciemną brodą. Jak się dowiedziałem w parę lat potem, był to towarzysz Montwił Mirecki. Przedstawił się nam jako towarzysz Grzegorz, pełnomocnik Wydziału Bojowego PPS. Oświadczył, że w imieniu PPS i Wydziału Bojowego przeprowadzi z nami na razie konferencję, co to jest organizacja bojowa, jakie jej zadanie i jakim powinien być bojowiec i co go czeka. Dał 3 dni do rozwagi i namysłu i po 3 dniach mieliśmy dostać zawiadomienie. W określonym terminie otrzymałem zawiadomienie na drugie zebranie, gdzie Grzegorz przystąpił do zorganizowania piątki, która wyglądała następująco. Na czele stał komendant piątki, potem jego zastępca, wszyscy zaś mieliśmy pseudonimy specjalne dla piątki i oznaczeni byli numerami w takim porządku, że komendant miał numer 1, zastępca 2 i tak dalej. W ten sposób, że jeżeli na robotę szedł numer 4 i 5, to 4 był komendantem nad 5, także zawsze mniejszy numer oznaczał szarżę i kierownika akcji. Na tym zebraniu otrzymaliśmy browningi belgijskie marki FN, amunicję, małe sztyleciki oraz drukowane regulaminy organizacji bojowej. Rozpoczęły się ćwiczenia. Tego dnia powróciłem bardzo zmęczony, ale zadowolony, że już nareszcie jestem żołnierzem. Ćwiczenia powtarzały się co jakiś czas w niedzielę i święta. Każdy członek piątki musiał płacić do kasy piątki 25 kopiejek miesięcznie podatku. Szło to na potrzeby piątki. I miał polecone zerwać z organizacją partyjną, ażeby się przy drobnych robotach technicznych nie rozkonspirować. W jakiś czas potem był zamach na wachmistrza policji zorganizowany i wykonany przez inną piątkę, której pomimo małego terenu, jakim jest Płock, nie znaliśmy. W lipcu 1906 roku był zorganizowany napad na furgony pocztowe wiozące pieniądze rządowe w sumie 200 tysięcy rubli, które kursowały stale co tydzień z Płocka do stacji kolejowej w Kutnie, eskortowane przez 6 żołnierzy piechoty na 2 furmankach.
zazdrościliśmy tej piątce, która miała możliwość spotkać się oko w oko z nieprzyjacielem. Nasza piątka stale odbywała ćwiczenia, a w dni powszednie wykłady o organizacji Wojska Rosyjskiego, o wywiadach, o organizowaniu akcji terrorystycznych i konfiskat z dziedziny sapersko-minerskiej. Pyrotechnika, materiały wybuchowe i ich zastosowanie, konspiracja. Z artylerii uczyliśmy się tylko, jak niszczyć armaty przy pomocy materiałów wybuchowych i bez nich. Karabiny ręczne rosyjskie i maszynowe systemu Maxim poznawaliśmy na rysunkach. Uczono nas ich używać i niszczyć. Porządek w wykonaniu rozkazów w piątce był taki, że jeżeli dowódca potrzebował na akcję dwóch z piątki, to zawiadamiał ich o zbiórce, a reszta piątki nie mogła wiedzieć, co oni mówili lub robili, czy byli z bronią, czy bez broni. Dowódcy nie wolno było mówić o akcji uczestnikom wcześniej, co będzie i jak będzie, bo tego wymagała sama sprawność w wykonaniu. Także szło się nieraz nie wiadomo dokąd i po co, aż dopiero w pobliżu miejsca akcji otrzymywano wyjaśnienia i rozkazy. Przyjechał do Płocka przydzielony instruktor, wykładowca i dowódca całej roboty bojowej na okręg, miał pseudonim Konrad, Stefan Habelman. Otóż ten instruktor cały czas ćwiczył i wykładał. W początkach sierpnia 1906 roku wezwał mnie na zbiórkę, którą nie zawsze, szczególnie w lecie, urządzało się w lokalu, ale także i w polu. Na zbiórkę tę przyszedł jeden towarzysz z piątki numer 3, a ja byłem numer 4. Numer 3 był to z zawodu stolarz, pseudonim Marian, nazwisko Czajkowski. Był jeszcze jakiś mi nieznany młody towarzysz robotnik z okolicznej cukrowni. Instruktor polecił nam wykonać zamach na strażnika policji we wsi Duninów o 14 km od Płocka. Wywiadu już dokonywał ów robotnik przez kilka dni i wiedział o jego trybie życia. Później dowiedziałem się, że tam również była bojówka, lecz miejscowa nigdy nie była używana, gdyż mieszkańcy mogliby wskazać władzy uczestników akcji. Policjanta osaczyliśmy i nie myśląc od razu strzeliłem. Strzelaliśmy wszyscy, trwało to parę sekund. Strażnik uciekł do piwiarni, tam upadł i skonał. My, dając dla efektu jeszcze kilka strzałów w górę, poszliśmy wolną drogą, tak zwanym traktem. A później większość mówiła, że do Duninowa zajechało 10 krakusów na koniach z kosami i karabinami, zastrzelili strażnika i uciekli w lasy, inni znów, że to Żydzi i tak dalej. Ćwiczenia, zbiórki i wykłady odbywały się w dalszym ciągu. W jakiś czas potem mieliśmy wykonać zamach na wachmistrza policji nazwiskiem Ksenofontow. Osobnik ten był plagą nie tak dla partii, bo policja rosyjska bardzo źle orientowała się co do nas, ale wyposażona w nieograniczone pełnomocnictwa mściła się na niewinnych obywatelach. W Płocku były dwa pułki strzelców pieszych po 8 kompanii, jeden pułk dragonów, 6 szwadronów, brygada artylerii polowej pieszej i dywizjon artylerii konnej. Kompania specjalna do eskortowania aresztantów, tak zwana konwojna komanda, policji mundurowej, 30 żandarmów. Policja funkcjonowała w ten sposób, że w mieście było 9 posterunków na skrzyżowaniach ulic i placach, a reszta oddziału w komendzie policji. W dniu oznaczonym o godzinie 8:30 wieczorem już byłem na miejscu i oczekiwałem sygnału danego przez zegar ratuszowy. Jeszcze brakowało pół minuty, kiedy usłyszałem strzał Browninga na ulicy Szerokiej. To nasz komendant oddziału zaczął akcję. Podszedłem do stójkowego, przy którym stał żołnierz nieuzbrojony i dałem do niego 2 strzały. Żandarm upadł, żołnierz zaś uciekł. Rano, gdy chciałem wyjść do pracy, nie wypuszczono mnie z bramy. Okazało się, że cały garnizon rozstawiony na ulicach, a policja i żandarmi poszukują bojowców. Z naszych nikogo nie aresztowano, ani nawet nie trafiono na trop. Aresztowano kilka osób przyjezdnych. Po rozłamie, jaki nastąpił w PPS na lewicę i frakcję rewolucyjną, my, bojowcy, stanęliśmy wszyscy po stronie frakcji. Rozłam zniszczył dużo energii i sił. W tym czasie z rozkazu instruktora wykonałem zamach na wachmistrza policji Ksenofontowa.
Wspomnę tu o uzbrojeniu policji i żandarmerii politycznej, które do roku 1906 do krwawej środy, do 15 sierpnia, było bardzo zaniedbane. Policjanci byli uzbrojeni w różne staroświeckie rewolwery, mieli też nowszy system nagan. Po 15 sierpnia 1906 roku po pogromie policji władze rosyjskie uzbroiły żandarmów i policję w Browningi, a na wsi dodatkowo w karabiny, pierwszych w wojskowe pięciostrzałowe, a drugich w berdanki jednostrzałowe starego typu. Dla nas było to o tyle wygodniejsze, że mieliśmy w perspektywie rozbrajać policjantów, ażeby na nich dorobić się własnego arsenału, co też się później i robiło. W styczniu 1907 roku przyjechał Marian i zakomunikował nam, że w Płocku ukrywa się i chodzi po cywilnemu pułkownik żandarmerii z Częstochowy, uczestnik sądu polowego w Częstochowie, Bielski. Z rozkazu Wydziału Bojowego należy go odszukać i unicestwić. Ja z rozkazu Wydziału zostałem mianowany dowódcą oddziału w Płocku i mnie polecono zorganizować wywiady i zamach. I w końcu udaliśmy się w oznaczone miejsce na Tumskim Placu, zauważyłem pułkownika, a za nim żandarma. Podszedłem o 10 kroków do pułkownika i strzeliłem mu w głowę. Z tyłu za mną byli Rydzewski i Diczkowski jako ochrona, gdyż tak instrukcja przewidywała, że wykonawca musiał być chroniony. Szybko oddaliliśmy się z miejsca, jak również i liczni przechodnie. Niektórzy z nich pomimo charakteryzacji i przebrania się poznali mnie, oczywiście po kilku latach, zwierzając się z tym swym najzaufańszym. Po drodze przebrałem się, oddałem broń Rydzewskiemu i udałem do domu. W nocy z 2 na 3 lutego usłyszałem silne łomotanie do drzwi. Nie zapalając światła, zajrzałem przez okno i zauważyłem, że cały dom, w którym mieszkam, był okrążony przez żołnierzy 1. i 2. pułku strzelców. Zapaliłem światło i otworzyłem drzwi. Pierwszy wpadł żołnierz, przystawiając mi do piersi bagnet, drugi żandarm, celując do mnie z rewolweru, krzyczał ręce do góry, a za nimi rotmistrz żandarmerii nazwiskiem Pleszow. Po przeprowadzonej rewizji, która nie dała wyników, zostałem aresztowany. W celi nie mogłem zasnąć, myśląc nad tym, jakim sposobem żandarmi tak od razu trafili na mnie i na Diczkowskiego. Ponieważ w dniu zamachu ranu o godzinie 9.30 szedłem ulicą i spotkałem jednego z towarzyszy Gadzalińskiego z zawodu fotografa, właściciela pracowni, który był członkiem okręgowego komitetu, a na dzień ten była zwołana okręgowa konferencja, na której musiałem być z Leonem, gdyż reprezentowaliśmy koło pracowników fabryki. Gadzaliński, spotkawszy mnie na ulicy, pytał się, dlaczego nie idę na konferencję, wykręciłem się tłumacząc jakimś osobistym interesem. Jednakże na razie nic nie mogłem wymyślić i odnaleźć przyczyny zatrzymania. W trakcie przesłuchań domyśliłem się, że dowodu nie mają i o należeniu moim do partii też niezupełnie są poinformowani. Powiedziałem wówczas, że dowiedzieć się siedząc w więzieniu nie jestem w stanie, że takich rzeczy można szukać będąc na wolności. Pytali się mnie, czy może wiem, kto zabił Ksenofontowa. Mieli duże podejrzenie na jednego z siedzących już wcześniej od nas, niejakiego Rędzińskiego, który był członkiem partii, a nie był bojowcem. W 2 dni przeniesiono mnie do celi ogólnej. Siedziałem jeszcze 3 tygodnie, potem pułkownik żandarmerii kazał sprowadzić mnie do kancelarii więziennej. Tu powiedział, że mnie zwolni, o ile podejmę się znaleźć zabójcę pułkownika Bielskiego. Oczywiście zgodziłem się, ale od razu powiedziałem, że jeżeli nie znajdę, to żeby do mnie nie miał pretensji, bo to nie jest moim obowiązkiem. I zaraz mnie zwolniono. Było to w kwietniu 1907 roku. Od razu zameldowałem organizacji bojowej o moim kontakcie z żandarmerią i powiedziałem, że chciałbym wykryć prowokatorów. Doszedłem do wniosku, że zdrajcą jest Gadzaliński. Towarzysze w organizacji nie dawali mi wiary, że to on jest prowokatorem, gdyż mieli do niego zaufanie. Ogólnie w organizacji bagatelizowano moje odkrycie. W tym czasie dowiedziałem się, że władze w Płocku zmieniły się, nastał inny komendant żandarmerii i inny naczelnik policji. Dowiedziałem się również, że i w organizacji zmieniło się, Maciek i Habelman wyjechali. Postanowiłem wrócić do Płocka. Dostałem się do pracy na stare miejsce, na razie nie należąc do organizacji, bo czekałem co będzie. W tym czasie przyjechał do Płocka przysłany przez Wydział Bojowy instruktor pseudonim Kamil Jan Kochanowski, Józef Michalski.
Kamil był to człowiek bardzo odważny i energiczny. Zwołał zebranie naszej szóstki. Szóstki zaczęto organizować po rozłamie w PPS i od razu miał zamiar zorganizować kilka napadów na monopole wódczane państwowe w celu zdobycia pieniędzy na organizację. Rozbili dwa monopole i za te pieniądze potem zorganizowano napad na furgony pocztowe wiozące pieniądze rządowe. Podczas tej akcji padł towarzysz Kamil, zaś Maciek i Stefan Habelman wyjechali z Płocka i już więcej nie wrócili. Robota bojowa przestała na razie istnieć. Cały czas od 1907 roku do marca 1908 zajmowaliśmy się propagandą i robotą organizacyjną partii. Przyszliśmy do wniosku, że od Gadzalińskiego i Trąbczyńskiego należy stronić, choć to było bardzo trudne, gdyż obydwaj byli dość agresywni i wnikali w bardzo zakonspirowane kółka. Zapadła decyzja o uwolnieniu się od Gadzalińskiego. W listopadzie 1908 roku zorganizowałem udany zamach na szpicla Zajcewa. Zajcew, choć mało inteligentny, był bardzo niebezpieczny. Funkcjonariusz partyjny, który po zabójstwie Gadzalińskiego wyjechał do Krakowa, wrócił do Warszawy i przez niego komunikowałem się z władzami partii. Od kilku miesięcy pracowałem nad tym, jak zdobyć fundusze dla prowadzenia roboty bojowo-agitacyjnej. Ponieważ organizacja w Płocku lepiej stała w porównaniu z innymi okręgami, gdyż w innych represje policyjno-wojskowe były większe, a za to z tych względów, że Płock nie był centrum przemysłowym, ani też o znaczeniu strategicznym, lecz głuchą prowincją pozbawioną komunikacji kolejowej i mniej na nią zwracano ze strony administracji państwowej uwagi. Przez to można było łatwiej zdobyć drogą konfiskaty pieniądze przy nakładzie mniejszych kosztów i sił. W listopadzie 1908 roku wykonaliśmy zamach na pieniądze, które wiózł Flicki według z góry przewidzianego planu. Flicki pokazał tekę z pieniędzmi, w której było 2200 rubli, papierami i złotem około 50 rubli oraz osobno 60 rubli, które były jego osobistymi, a które mu oddałem. Po jakimś czasie pieniądze te zawiozłem do Warszawy. Część z nich pozostawiono na potrzeby roboty w Płocku. Policja zaczęła mnie poszukiwać i musiałem na jakiś czas wyjechać z kraju. W Galicji poznałem przypadkowo Forysia, przy pomocy którego otrzymałem pracę na cegielni w Szczakowej. Szczakowa leżała nad samą granicą rosyjską i niemiecką i największą przyjemnością dla mnie było iść nad rzekę Czarną Przemszę i oglądać po tamtej stronie spacerującego żołnierza rosyjskiego z karabinem, a przy sposobności porozmawiać i zapoznać się z przemytnikami, oczekującymi nieraz po kilka dni i nocy na dogodną porę, sprzyjającą przejściu granicy z tytoniem albo spirytusem. Przy pomocy Forysia wyszukałem w Szczakowej przemytnika, z którym przekroczyłem granicę. W połowie 1909 roku pojechałem do Płocka. Tam kilka razy starałem się zebrać i powiązać rozbitą organizację oraz urządzić kilka zebrań z bojową organizacją, która liczyła jeszcze 5 ludzi. W Płocku żandarmeria miała swoich zakonspirowanych konfidentów wśród robotników, mieszczan i inteligencji. Na razie, nie mając poważniejszych zadań bojowych, należało sprzątnąć dwóch szpiegów, Juliana Jabłczyńskiego, byłego członka organizacji, który potem wstąpił na służbę do urzędu śledczego, i Antoniego Szałańskiego, który wsypał Podlasa, biorącego udział w zamachu na prowokatora Nowickiego. W styczniu 1910 roku Jabłczyński szedł z urzędu śledczego na miasto, wtedy strzeliłem 2 razy i Jabłczyński padł. Z Antonim Szałańskim było trudniej, gdyż ukrywał się w drobinie. I pewnego dnia dowiedziałem się, że Szałański, który mieszkał w pojedynczym pokoju, jest w domu. Był już wieczór. Wszedłem sam, zapukałem, otworzył mi drzwi ktoś obcy, zaświeciłem lampą elektryczną, zobaczyłem, że to Szałański, strzeliłem 2 razy, zabijając go na miejscu. W kilka tygodni potem otrzymałem zawiadomienie z Wydziału Bojowego, że przyjedzie do nas Ryszard, który według umówionego planu miał się zgłosić w Płocku do Rembeckiego z hasłem w sposób, jaki następowało zwykle porozumienie. Spotkałem się z Ryszardem, znałem go już przedtem jako instruktora pod pseudonimem Franek. Franek przedstawił mi cel przybycia, a mianowicie wydziałowi chodziło o zorganizowanie zamachu na furgony pocztowe, które się nigdy jeszcze w Płocku nie udały. Przywiózł ze sobą na ten cel trochę gotówki. Przystąpiliśmy do układania planu. Uzbroiliśmy się i opasali amunicją, jak również zaopatrzyliśmy się w dynamitowe petardy. W jakiś czas usłyszeliśmy klakson, to Franek wzywał nas, mówiąc, że akcji nie będzie, bo wiozą tylko 800 rubli.
przeczekaliśmy tydzień. Po tym czasie wyjechaliśmy na akcję, ponieważ miano wieść 55 tysięcy rubli. Po akcji popłynęliśmy do Włocławka i już wieczorem, gdy było szaro, doszliśmy do rynku, gdzie stały dorożki. Po drodze spotkaliśmy sotnię kozaków w pełnym rynsztunku pędzących ulicą. Już był alarm. Rezultat walki z wojskiem pod Zbójnem był: zabitych 5 żołnierzy, jeden uciekł rzuciwszy karabin i pocztylion z naszej strony, nikt nie był poszkodowany. W końcu lipca otrzymałem z wydziału rozkaz jechania natychmiast na przeszkolenie bojowo-wojskowe do Lwowa. Pieniądze i adresy otrzymałem w Płocku, miałem się stawić w terminie 48 godzin. Paszportu zagranicznego nie miałem, polecono mi szwarcować się na zieloną kartę. Znalazłem się na wykładach. Szkoła była urządzona w domu techników przy ulicy Isakowicza razem z kwaterą i kuchnią. W szkole były wykłady teoretyczne i ćwiczenia praktyczne. Do pierwszych należały taktyka, strategia, konspiracja, historia Polski, w skrócie materiały wybuchowe i zastosowanie ich, topografia i terenoznawstwo, w skrócie geografia militarna Królestwa Polskiego podzielona na kilka działów, hydrografia, demografia, orografia itd., organizacja Wojska Rosyjskiego i organów bezpieczeństwa, organizacja akcji bojowych, praktyczne ćwiczenia karabinem Mannlichera, rozbieranie i składanie oraz z rosyjskim karabinem to samo, z Mauserami naszymi i Browningami. Ćwiczenia w polu, musztra elementarna i strzelanie oraz balistyka. Ciekawy był stosunek do nas stałych emigrantów politycznych naszych w Galicji. Wypytywali nas o szczegóły w kraju i traktowali nas jak przybyłych z drugiego świata. Po 6-tygodniowym kursie urządzono dla nas kolację pożegnalną. Wkrótce już byłem w Kaliszu, Kole i Kutnie, nawiązując stosunki i przeprowadzając wywiady. W jakiś czas potem dostałem zawiadomienie, żeby przyjechać do Płocka. Po kilku akcjach wróciłem do swego okręgu kaliskiego. Po jakimś czasie dostałem zawiadomienie, żeby w powiecie płockim zorganizować jeszcze jedną konfiskatę paszportów. Był grudzień 1910 roku i duże mrozy. Wybrałem urząd gminny Ramutówko, znajdujący się we wsi Murowane Miszewo w powiecie płockim. Policji tam nie było. Wójt bardzo uprzejmie wydał nam paszporty, pieczęcie i dokumenty mobilizacyjne. Pieniądze przeliczyliśmy na oczach obecnych i zostawiając je wraz z pokwitowaniem na zebrane przedmioty, wyszliśmy. A władze rosyjskie skazały wszystkich obecnych w urzędzie podczas naszej roboty na 1 miesiąc aresztu za bierność. Zakomunikowano nam, że bojowa organizacja likwiduje się. Musimy jechać do Krakowa. Tam zameldować się w wydziale bojowym, gdzie już nami odpowiednio rozporządzą. Rozwiązanie organizacji bojowej było motywowane tym, że taka garstka ludzi i tak uzbrojonych i z takim słabym wyszkoleniem, to choćby najbardziej byli ofiarni, muszą w końcu wyginąć. W tym czasie, to jest od 1908 roku, na terenie zaboru austriackiego już się tworzyła inna organizacja o charakterze więcej wojskowym i o mniejszym zabarwieniu partyjno-społecznym, gdzie obok socjalisty w jednym szeregu mógł stać i niesocjalista, byleby z bronią w ręku chciał walczyć o niepodległość. Organizacja ta nosiła nazwę Związku Walki Czynnej. Tu już się skończyła moja praca bojowca, a miało się zacząć życie emigranta politycznego, które również, jak się potem okazało, nie było monotonne. A później walczył w legionach. Zmarł zaś w roku 1957 i pochowano go na cmentarzu w Płocku. I na dziś byłoby to na tyle. Ja zaś opowiadam ci o tym wszystkim, gdyż po prostu znam się na tym. Sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie szkolę profesjonalistów wywiadu i bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. I na tych kursach szkolę m.in. kadry wywiadowcze i analityczne dla biznesu. A praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat, w przeciwieństwie do cały czas ulepszanej technologii. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje, a jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować, to pisz na adres kontakt@szpiegul.pl. Do usłyszenia. Piotr Herman, szpiegul.pl.
OSS Okiem Służb Specjalnych. Cześć!